Parę słów o osobach, które zostały zatrzymane niedawno, bo w związku z tym, że zbliżała się rocznica wybuchu protestów, zaczęły się znowu silniejsze represje. Zaczęli przychodzić po dziennikarzy, po pracowników organizacji pozarządowych, zaczęli przychodzić po anarchistów. Przychodzą do pracy, przychodzą do domu, przeszukują ludzi mieszkania. W ostatnim tygodniu, w ostatnich dwóch tygodniach zatrzymali, aresztowali 8 naszych towarzyszy. Dwoje z nich, których mamy tutaj na plakacie, to Sasza i Żenia. Oni już zostali obwinieni z kodeksu karnego, ze znanego artykułu politycznego. I wiemy, że nieprędko wyjdą. Z niektórymi z tych osób, które siedzą teraz, jest kontakt przez adwokatów, z niektórymi nie, bo adwokaci nie są wpuszczani. Z tymi, z którymi mamy kontakt, wiemy, że byli torturowani, byli bici, byli duszeni. Dawali im do picia jakieś dziwne substancje. Tak wygląda teraz rzeczywistość represji w Białorusi. Jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać, że oni nie są sami, nigdy nie będą sami. Że zawsze będziemy tutaj i czekamy na nich, kiedy wyjdą na wolność. Łukaszenko, wybierz!